Nim chętny rozpocznie pracę w armii, musi najpierw przejść kwalifikację wojskową. To każdorazowo pierwszy krok do podjęcia służby. W poniedziałek w Końskich ją rozpoczęto. Pułkownik Mirosław Smerdzyński, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach podczas oficjalnego rozpoczęcia kwalifikacji w Końskich, podkreślał znaczenie tego ważnego momentu w życiu każdego mężczyzny. Głównie spotykamy się tutaj po to, żeby wam założyć ewidencję wojskową. Wydajemy wam później książeczkę wojskową. Ale przede wszystkim pan doktor tutaj i cała powiatowa komisja lekarska będą wam orzekać zdolność do czynnej służby wojskowej. I od tego powiem szczerze, bardzo dużo się zaczyna, bo później wszystkie wasze kroki, które będziecie chcieli robić w późniejszym życiu, czyli policja, czasami straż, jakieś inne służby, BOR i tak dalej, to wszystko właśnie zaczyna się tutaj od tego miejsca. Dlatego jeżeli macie panowie jakieś tutaj dokumentację związaną z chorobami, i tak dalej, to proszę od razu tutaj przedstawiać, bo tu ma to ogromne znaczenie. I pamiętajcie, nie powołujemy już teraz nikogo do wojska, tylko po prostu jesteście, każdy rodzaj służby wojskowej jest na zasadzie ochotniczej. Czyli to wy, panowie, musicie i panie chcieć służyć w tej armii. Przybyłych na kwalifikacje mężczyzn badał dr Marek Ziopaja, przewodniczący komisji lekarskiej. Nim jednak rozpoczęło się nadawanie odpowiednich kategorii, to głos zabrali przedstawiciele władzy gminnej i powiatowej. Wiceburmistrz Koński Krzysztof Jasiński oraz wicestarosta konecki Andrzej Lenart. Jak wszyscy wiedzą, mamy armię obecnie zawodową. Niemniej jednak potrzeby sił zbrojnych, ale szeroko pojmowanej też obrony terytorialnej, wymagają przeprowadzenia takiej kwalifikacji. Być może niektórzy z tych, którzy uczestniczą w tej kwalifikacji, pokuszą się o wstąpienie w szeregi sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Niektórzy dostaną być może inne przydziały związane z kwalifikacją. Niemniej jednak uważam, że jest to rzecz potrzebna, bez względu na to, czy armia jest zawodowa, czy jest armią powszechną, takie rzeczy przeprowadzać musimy. Chcę was, moi drodzy, zachęcić do tego, żebyście jednak skorzystali z propozycji, którą stwarza wam polska armia. Stabilność funkcjonowania w zawodzie żołnierza jest bardzo ważnym elementem przy obecnym rynku pracy. Przemyślcie, zastanówcie się i spróbujcie pomyśleć pozytywnie o tym, co może was w przyszłości czekać. Służba jest na pewno trudna, ale bardzo odpowiedzialna i dla wielu spośród was pewnie będzie bardzo zaszczytną funkcją. Do tego, by zostać żołnierzem, zachęcał nie tylko wiceburmistrz Końskich, ale i film promocyjny, który młodym mężczyznom wyświetlano podczas oczekiwania na spotkanie z komisją lekarską. W tym roku do kwalifikacji wojskowej przystąpi 486 mężczyzn z powiatu koneckiego. 461 z nich jest z rocznika 1998. Co ciekawe, w całym kraju przed komisją staną też dziewczęta. Chodzi o panie, które mogłyby zostać sanitariuszkami, na przykład o studentki i absolwentki szkół medycznych, psychologicznych czy weterynaryjnych. Kwalifikacja wojskowa w powiecie koneckim zakończy się 30 marca.